Nasz artykuł, który 7 kwietnia opublikowany został w portalu tychy.pl i na łamach tygodnika Twoje Tychy, odnoszący się do petycji, pod którą aktualnie w mieście zbierane są podpisy, spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych czytelników. Postanowiliśmy temat kontynuować i o wypowiedź prosić kilku kolejnych rozmówców. Jednym z nich miał być radny Jakub Chełstowski, współautor petycji, jeden z inicjatorów przedsięwzięcia. Na godzinę przed umówionym z nami spotkaniem pan radny odwołał je, nie podając przyczyny. Nasze zaproszenie przyjął za to pan radny Marek Gołosz. W treści petycji, której jest pan współautorem, jest mowa o uruchomieniu oddziału urazowo-rehabilitacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim. W terminologii NFZ nie ma czegoś takiego jak oddział urazowy, są za to m.in. oddziały chirurgii dziecięcej. W popularnym portalu społecznościowym pojawił się profil Tak dla oddziału pediatrycznego, czyli o otwarciu jakiego oddziału w takim razie mówimy? W naszej nomenklaturze może się nie posługujemy tutaj konkretami, ale głównie chodzi nam o to, żeby ten oddział urazowo-ortopedyczny powstał. W tej chwili go nie ma w szpitalu naszym, ani miejskim, ani wojewódzkim. Dzieci nasze z rodzicami podczas jakiejś kontuzji, skręcenia, zwichnięcia czy urazu muszą jechać do oddalonego szpitala w Ligocie. Czy nie uważacie państwo, że taka rozbieżność może wprowadzać mieszkańców w błąd? Myślę, że nie. Wszyscy mieszkańcy wiedzą dokładnie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby z dziećmi podczas jakiejś kontuzji czy urazu móc jechać do naszego szpitala wojewódzkiego bądź miejskiego, a nie po to, żeby jeździć do oddalonego ileś tam kilometrów szpitala w Ligocie. Jest to uciążliwe dla mieszkańców. Niektórzy nie mają samochodu, niektórych nie stać na to, żeby zapłacić za taksówkę podczas takiego wypadku. Myślę, że takie standardy, gdzie podstawowa opieka w szpitalu, w takim dużym mieście naszym, ponad 100-tysięcznym, powinna być zapewniona. Myślę, że to są standardy europejskie, a w tej chwili to, co mamy, to są standardy jakiegoś trzeciego świata. Jak przygotowywali państwo petycje, z porad jakich fachowców, ekspertów, specjalistów, państwo korzystali? Kto państwu powiedział, że jest w Tychach zapotrzebowanie na tego typu usługi i że taki oddział da się w Tychach otworzyć? Zapotrzebowanie jest wynikiem tego, czyli ten wniosek, ta petycja jest wynikiem tego rozmów naszych z mieszkańcami. To od nich wyszła ta inicjatywa. Ja sam miałem okazję zawozić dwójkę dzieci, nie swoich, do Ligotych, w które były w takim stanie kontuzji. Jedna dziewczynka miała złamany, pęknięty obojczyk, płakała, wyła mi z bólu całą drogę. To nasze doświadczenia nas skłoniły do tego, żeby napisać tą petycję. Ale ja pytam, ja rozumiem, że przyszli do państwa mieszkańcy, zgłosili temat i postanowili się państwo nim zająć. Ja pytam o to, co było potem. Jak już postanowili państwo zapytać petycję, czy konsultowali się państwo z jakimiś ekspertami, specjalistami, fachowcami, którzy powiedzieli państwu, że jest zapotrzebowanie i że taki oddział się da w Tychach otworzyć? Wśród mieszkańców i rodziców są ludzie wykształceni w tym temacie i także oni opiniowali ten temat i oni chcieli tego oddziału, także jak najbardziej mieszkańcy w tym temacie tutaj interweniowali. A my jesteśmy po to, żeby właśnie pokazywać, jakie są bolączki mieszkańców, jakie są trudne tematy. Zwróciliśmy to na sesji Rady Miasta, ten temat i został bez odzewu, także nie możemy czekać dalej na rozstrzygnięcie tego. Musimy zbierać i interweniować. Ale dalej nie odpowiedział pan na moje pytanie. Ja pytam nie o mieszkańców, tylko o fachowców. Z kim państwo konsultowali to, że taki oddział w Tychach da się otworzyć? Jaki ekspert, fachowiec, specjalista to państwu powiedział? Czy konsultowali to państwo? Ja myślę, że rolą nie radnego jest to, żeby organizować taki oddział, tylko rolą jest władz miasta naszych, żeby pomogli to zorganizować. Czy samorządy w Polsce, czy państwo, czy prawo polskie pozwala samorządom finansować działalność oddziałów szpitalnych? Z tego, co ja się orientuję, jeżeli jesteśmy współwłaścicielami, to możemy zainwestować wspólnie. Myślę, że to jest temat nie tylko miasta Tychy, ale wszystkich okolicznych tutaj gmin, powiatu bielsko-lędzińskiego, też mogliby korzystać z tego. Ale nie mówimy o zainwestowaniu. Ja pytam, czy prawo polskie pozwala finansować samorządom oddziały szpitalne? A ja mam pytanie, czy jeżeli takiego nie ma, to nie jest rolą miasta i mieszkańców i radnych, żeby
pokazywać ten trudny temat. Ale to jest wywiad z panem, nie ze mną i to ja tutaj jestem od zadawania pytań. Proszę. Nie odpowiedział mi pan na pytanie, czy samorządy w Polsce mogą finansować oddziały szpitalne, tak czy nie? Odpowiedziałem pani, jest to trudny temat, który powinien być zrealizowany i rolą miasta jest, żeby ten oddział powstał, żeby mieszkańcy, żeby rodzice tych dzieci, którzy tutaj grają, nie musieli jeździć podczas wypadku do Ligoty. A czym się zajmuje Narodowy Fundusz Zdrowia? Czy to jest egzamin jakiś? Mi pani sprawdza. Nie, to jest wywiad, w czasie którego zadaję pytania. Pytam pana, czym się zajmuje Narodowy Fundusz Zdrowia? Myślę, że tematem naszym najważniejszym jest to, żeby ten oddział powstał. Niech mnie pani nie egzaminuje tutaj z kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. No panie radny, czym się zajmuje Narodowy Fundusz Zdrowia? Pytanie jest proste. Narodowy Fundusz Zdrowia oczywiście rozstrzyga o tym, które oddziały, czy tam szpitale, czy instytucje mogą dostawać odpowiednie pieniądze na te różne cele. Narodowy Fundusz Zdrowia jest jedynym płatnikiem świadczeń medycznych zrealizowanych ze środków publicznych w naszym kraju. Czyli to on jest decyzyjny i to on finansuje działalność oddziałów. Dlaczego zatem nie napisali państwo petycji do Narodowego Funduszu Zdrowia? Który jest decyzyjny w tej sprawie. Myślę, że nasze władze powinny już dawno zabiegać w tym temacie, ale tego nie zrobiły, więc musieliśmy się razem zmobilizować z mieszkańcami. Zbierają podpisy, dziękuję im serdecznie za to. A co prezydent może zrobić? Co pana zdaniem prezydent może zrobić w tej sprawie? Myślę, że powinien zabiegać o to, żeby były warunki odpowiednie do tego, żeby ten oddział był tutaj. To jest ważny temat, najważniejszy w mieście, uważam, jest niezrealizowany w tej chwili. Ale myślę, że z pomocą mieszkańców wpłyniemy na te decyzje i prezydent nam pomoże w tym temacie. Polskie prawo zabrania samorządom finansować działalność oddziałów szpitalnych. Więc ja pytam pana, co prezydent konkretnego może w tej sprawie zrobić? Pana zdaniem. Ja już odpowiedziałem na to pytanie. Prezydent po to startuje w wyborach i zostaje naszym tutaj przedstawicielem, naszym włodarzem, żeby w tych trudnych tematach nam mieszkańcom pomagać. Chyba się zgodzi pani ze mną, prawda? Ja tu zadaję pytania prywatne, na towarzyskie rozmowy możemy się umówić poza kamerą. Ja dziękuję bardzo. Nie mam czasu na towarzyskie rozmowy. Jestem ja bardzo... również. Jeszcze mam ostatnie pytanie. Ile chirurgów dziecięcych jest w tej chwili w naszym województwie? Nie wiem. Ile dzieci tyskich było hospitalizowanych w zeszłym roku w szpitalu w Ligocie? 6 tysięcy, z tego co słyszałem. Osobiście tego nie sprawdzałem, ale to ze źródeł takich pewnych otrzymałem taką informację. To ja panu powiem, według danych Narodowego Funduszu Zdrowia 307 tyskich dzieci w zeszłym roku było hospitalizowane w Ligocie, czyli nawet nie jedno na dzień. Według informacji, które pan posiada, czy taka liczba wystarczy, żeby w Tychach uruchomić oddział? Liczba naszych małych mieszkańców, młodzieży, dzieci, która jest w naszym mieście, jest odpowiednią liczbą, żeby uruchomić taki oddział. Nie konsultowaliście państwo, nie ma pan danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, a czy zapoznał się pan z ostatnim raportem krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii dziecięcej? Myślę, że opinia naszych mieszkańców tutaj jasno i wyraźnie mówi o tym, żeby ten oddział powstał. Ja rozumiem, że państwo się zajęli tematem na prośbę mieszkańców. Na prośbę mieszkańców napisaliście państwo petycję, ale nie zadaliście sobie państwo najmniejszego trudu, żeby sprawdzić, czy taki oddział można w ogóle otworzyć. Dajecie państwo ludziom nadzieję na uruchomienie czegoś, a nie sprawdziliście nawet, czy takie coś da się formalnie otworzyć. Czy to jest właściwe? My nie dajemy nadziei. My jesteśmy pewni, że to będzie zrealizowane. Bo w czasach, kiedy ludzie płacąc podatki i płacąc na świadczenia zdrowotne, mogą oczekiwać na to, żeby w swoim mieście dzieci mogły bez bólu, bez dodatkowej traumy i jakiegoś tutaj tragicznych w skutkach rzeczy podczas dojazdu do okolicznych miast, że mogą liczyć na to, że będą mogli skorzystać ze szpitala naszego. Ale ja tego nie neguję. Ja jako mieszkanka Tychów chciałabym, żeby w naszym mieście był dostęp do wszystkich świadczeń medycznych. Pytanie tylko, czy jest to możliwe. Jak państwo sprawdzili, czy taki oddział się da otworzyć? Ja myślę, że jest to możliwe i to będzie zrealizowane. Mogę panią zapewnić. Część tyskich radnych napisała petycję skierowaną do prezydenta miasta o uruchomieniu w szpitalu wojewódzkim oddziału urazowego i rehabilitacyjnego. Jak pani to skomentuje?
Tak, na sesji rzeczywiście taka petycja się pojawiła, została skierowana do władz miasta i w zasadzie dotyczyła odtworzenia oddziału urazowego i rehabilitacji dla dzieci w szpitalu wojewódzkim zarządzanym przez spółkę Megres. Trzeba powiedzieć, że nigdy w Tychach nie było oddziału dziecięcego, nie było oddziału urazowego, ani oddziału rehabilitacji dziecięcej. Operowano dzieci na oddziałach chirurgii dla dorosłych, na oddziale ortopedii dla dorosłych, bo po prostu tak można było robić. Pewnego czasu w zakresie chirurgii ogólnej pojawiła się pewna przeszkoda, mianowicie nie mieści się w tej specjalizacji chirurgia dziecięca, jest wyodrębnione. W związku z tym, zgodnie z prawami dziecka, zabezpieczenie medyczne w zakresie chirurgii dziecięcej i ortopedii dziecięcej musi być wykonywane przez lekarzy tych specjalności. W tej chwili w związku z tym nie tworzy się już malutkich oddziałów chirurgii dziecięcej, słabo wyposażonych, czasami posiadających jednego lekarza chirurga dziecięcego, a pozostałych chirurgów ogólnych. Jest taka tendencja i w Europie, i w Polsce również do tworzenia centrów medycznych, centrów pediatrii, w specjalistycznych, wieloprofilowych, znakomicie wyposażonych, zabezpieczających dzieci wysokospecjalistyczną pomoc chirurga dziecięcego czy ortopedy dziecięcego. Ile w tej chwili w naszym województwie jest takich wysokospecjalistycznych centrów, w których się leczy małego pacjenta kompleksowo? Czy ta liczba jest wystarczająca tych ośrodków? Czy są takie dane, które o tym mówią? Tak, jest opracowanie konsultanta ogólnopolskiego do spraw chirurgii dziecięcej, pana profesora Kalicińskiego, w którym czyta się wyraźnie, że są dwa województwa w Polsce, które są absolutnie zabezpieczone w ilość centrów i w jakość świadczeń tam udzielanych, to jest Mazowsze i Śląsk. Na Śląsku mamy 13 centrów medycznych. Właściwie oddziałów chirurgii dziecięcej, tak to pan profesor ujął, przypada u nas 35 łóżek na 100 tysięcy dzieci i młodzieży, nie dorosłych, nie mieszkańców, tylko dzieci i młodzieży, co jest uznane przez pana profesora i w ogóle chirurgię dziecięcą jako zabezpieczenie optymalne. Co w takim razie budzi niezadowolenie rodziców? Z moich informacji jako lekarza wynika, że niezadowolenie rodziców budzi brak możliwości pełnego 24-godzinnego dostępu do chirurgii dziecięcej w zakresie małej chirurgii, urazów, złamań, skaleczeń, że to jest ich największy problem i to też jest widziane oczyma już i konsultanta ogólnopolskiego, który mówi, że Ministerstwo Zdrowia, zarówno jak i Narodowy Fundusz, nie dostrzega po prostu tej potrzeby i kontrakty, które są przeznaczane na poszczególne województwa, zawierane z poradniami chirurgicznymi, są zbyt małe w stosunku do zapotrzebowania, jakie każde miasto, jak i nasze Tychy mają. W związku z tym problemem jest zwiększona ilość poradni chirurgicznych i zwiększenie kontraktu Narodowego Funduszu dla tych poradni. Czy w szpitalu wojewódzkim może powstać oddział chirurgii dziecięcej, o co wnioskują autorzy petycji? Teoretycznie może, natomiast praktycznie widzę bardzo dużo przeciwwskazań do powstawania takiego oddziału. Po pierwsze, nie ma zaplecza pediatrycznego, oddziału zachowawczego, który byłby zapleczem dla oddziału zabiegowego dla dzieci. Nie ma OIOM-u dziecięcego, nie ma anestezjologów dziecięcych. Całą diagnostykę musielibyśmy też dostosować do tego, żeby mogły być diagnozowane dzieci. To wszystko są dodatkowe koszty pośrednie związane z uruchomieniem takiego oddziału, to znaczy na które najpierw by trzeba ponieść przed uruchomieniem tego oddziału, potem poszukać specjalistów chirurgii dziecięcej. To również będzie bardzo trudne, ponieważ w województwie śląskim jest ich około 70.
Tutaj musiałoby być trzech plus dodatkowo na dyżury kilku kolegów. Natomiast pytanie, czy Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktowałby taki oddział? I następne pytanie może trochę wybiegające, ale czy byłby oddziałem rentownym, to znaczy, czy ilość pacjentów, która byłaby leczona w tym szpitalu, w tym oddziale, byłaby wystarczająca przynajmniej na jakieś tam podstawowe pokrycie kosztów tego oddziału. Biorąc pod uwagę, że rocznie w województwie śląskim w oddziałach chirurgii dziecięcej hospitalizowanych jest 300 małych mieszkańców naszego miasta, odpowiedź na zadane przez panią pytanie w sensie praktycznym jest, że właściwie jest to mało wykonalne czy niewykonalne. Ogólnie jest taka tendencja na świecie, a również w naszym województwie, żeby tworzyć duże ośrodki pediatryczne, gdzie w tej chwili mamy w województwie śląskim ośrodki pediatryczne. W Sosnowcu, gdzie jest Centrum Pediatrii, w Ligocie, gdzie jest ogromne Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, w Zabrzu, gdzie jest zaplecze pediatryczne, w Chorzowie, w Centrum Pediatrii i Onkologii. Tam jest duża masa specjalistów, zarówno z zakresu podstawowego, jak i już szczegółowych specjalizacji lekarskich, na przykład neurochirurgii dziecięcej, urologii dziecięcej, kardiochirurgii dziecięcej i tak dalej. Także jeżeli dziecko trafi do takiego ośrodka, to będzie prawidłowo zdiagnozowane i leczone w jak najbardziej specjalistyczny sposób, na najwyższym poziomie. Czyli chodzi o to, że oddział chirurgiczny może funkcjonować jako część większej całości. Generalnie tak należy przyjąć. Sam oddział chirurgii dziecięcej w oderwaniu, tak jak mówię, od całej reszty, to jakaś pomyłka. Jak pani skomentuje treść petycji? Powiedziałabym tak, że petycja zawiera bardzo trudny, ale jednocześnie ważny problem, bo chodzi o zabezpieczenie naszych dzieci. Ale zawiera jedno sformułowanie, a mianowicie reaktywacja oddziału urazowego i rehabilitacyjnego dla dzieci. Jest to troszeczkę wprowadzanie mieszkańców w błąd, ponieważ oddziału takiego nie było w naszym mieście, w związku z tym, skoro nie było, nie możemy czegoś reaktywować. Tak naprawdę należałoby doprecyzować, o co państwu zbierającym podpisy, czyli państwu radnym piszącym petycję, o co tak naprawdę chodzi, prawda? Bo może chodzi o to, o czym ostatnio czytaliśmy w prasie, o usługi chirurgii dziecięcej, tak? A to już jest zupełnie, myślę sobie, troszeczkę inny problem. Dlatego, że jest to zjawisko bardzo skomplikowane, tak? Dlatego, że chirurgia dziecięca jest specjalizacją wąską, jest specjalizacją zabiegową, która wymaga bardzo specjalistycznego sprzętu, infrastruktury, zaplecza i tak jak każda hospitalizacja wymaga spełnienia wielu warunków, żeby w ogóle mogła zaistnieć, nie mówiąc już o wysoko wykwalifikowanej kadrze. Więc utworzenie takiego oddziału chirurgii dziecięcej byłoby zjawiskiem rzeczywiście niewątpliwie bardzo skomplikowanym i bardzo trudnym. Myślę sobie, że państwo radni, którzy zbierają podpisy, mieliby ambicję utworzyć drugą Ligotę. Myślę sobie, że 12 kilometrów czy 15, może 18, w zależności od jakiego promienia będziemy mierzyć od Tychów do Ligoty, nie ma szans utworzenia drugiego takiego wielospecjalistycznego ośrodka. Co jest potrzebne do tego, żeby otworzyć oddział chirurgii dziecięcej? Jakie zaplecze, jacy specjaliści, jaka baza? Żeby otworzyć oddział chirurgii dziecięcej, pierwszym podstawowym warunkiem, który czytamy na stronach NFZ-u, to są warunki ogólne, wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia odnośnie hospitalizacji, tak? Czyli musi być to całe zaplecze, które pozwala na zabiegowe działania, tak? Czyli musi być sala zabiegowa specjalnie przeznaczona dla dzieci, muszą być
być odpowiednio wyposażone oczywiście sale, musi być odpowiedni sprzęt, część radiodiagnostyczna, tak, czyli rentgen, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, musi być zabezpieczenie OIOM-owe, czyli oddział intensywnego nadzoru medycznego dla dzieci z anestezjologami dziecięcymi, a oddział chirurgii dziecięcej z chirurgami dziecięcymi. Tam są normy przeliczenia, tak, że na najniższy oddział, który liczyłby powiedzmy 10 łóżek, musiałoby być dwóch specjalistów z chirurgii dziecięcej, w tym ordynator. Wszystko ładnie jest opisane, te zaplecza i oczywiście, jeżeli chcemy się zajmować tylko chirurgią dziecięcą ogólną, mamy te warunki ogólne. Jeżeli chcemy tą chirurgię już bardzo wysoko specjalistyczną i rozszerzyć się na cały organizm młodego człowieka, tak, z klatką piersiową, z brzuchem, z nogą, głową, sercem, prawda, czyli potrzebujemy kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii klatki piersiowej, no to oczywiście te zabezpieczenia rosną, potrzeby rosną, oddziały rosną, budynek rośnie, tak? Czyli potrzeba w Tychach drugiej ligoty. No, no właśnie, musimy się zastanowić, czy potrzebujemy drugiej ligoty, prawda? Skoro do ligoty mamy niewiele kilometrów, mamy zabezpieczenie, mamy możliwość dotarcia i mamy możliwość leczenia dzieci, prawda? Ja myślę sobie tak, że nawet osobiście zwróciłabym uwagę w tej petycji jeszcze na jedną rzecz, bo piszą Państwo o bezpieczeństwu, o zdrowiu dzieci, tak? Myślę sobie też jako lekarz, że wielu pacjentów mnie pyta, pani doktor, a gdzie ja mam jechać, gdzie będę miał najlepszych specjalistów, gdzie będę miał najlepszą opiekę, gdzie jest najlepszy sprzęt, tak? Że ludzie w poszukiwaniu dobra dla siebie i swojego dziecka, czyli w poszukiwaniu tego bezpieczeństwa, w poszukiwaniu zaspokojenia tych potrzeb swoich zdrowotnych są w stanie pokonać więcej niż 18 kilometrów, żeby dotrzeć do ośrodka, który naprawdę zapewnia nam wysoko specjalistyczną usługę i pomoc, a co za tym idzie, no daje nam najwyższy procent gwarancji tego, że odzyskamy życie i zdrowie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że 307 tyskich dzieci w ubiegłym roku trafiło na oddział chirurgii do ligoty. Z kolei z usług poradni chirurgicznej skorzystało o wiele więcej, bo prawie 1800. Tak, 1764 osoby w wieku do 18 roku życia skorzystało z usług poradni chirurgii dziecięcej i to pokazuje jakby ten problem, który trzeba by było może rozwiązać albo uwypuklić, potrzeby ambulatoryjnej opieki chirurgicznej dla dzieci. I dlatego myślę, że będziemy dokładać wszelkich starań, żeby to działanie rozszerzyć w mieście. Mamy jedną poradnię chirurgii dziecięcej, jest ona w zespole specjalistycznych poradni numer 1 przy edukacji 102, byłym szpitalu wojewódzkim tej części ambulatoryjnej i tam nawet bez długiego oczekiwania rodzice mogą korzystać z usług chirurgii dziecięcej i specjalisty chirurgii dziecięcej, natomiast jest to poradnia czynna, można się zarejestrować na każdy czwartek. Myślę, że to może być trochę za mało, więc będziemy czynić starania i będziemy prosić świadczeniodawców, którzy realizują usługi medyczne, bo nie my jako samorząd, prawda, tylko te zakłady opieki zdrowotnej, a w nowej nomenklaturze podmioty lecznicze, przedsiębiorstw medycznych mogą starać się i wnosić do Narodowego Funduszu o rozszerzenie swoich działań, no również w tym zakresie.